We wtorek Tomasz Brzyski pierwszy raz trenował z Legią. Najnowszy nabytek klubu z Łazienkowskiej przed ostatnimi zajęciami drużyny w Warszawie wziął jeszcze udział w testach motorycznych. Zawodnik pod okiem Cezara San Juana skakał na platformie oraz zmagał się ze sztangą. Wydaje mi się, że to był potrzebny transfer. No, w tym przypadku jest to Tomek Brzyski, natomiast chodziło przede wszystkim o zawodnika grającego po lewej stronie, lewonożnego, abyśmy mieli jakąś alternatywę w przypadku, nie wiem, kontuzji Kuby Wawrzyniaka, czy też możliwości wstawienia zawodnika na lewą pomoc. Co nie oznacza, że Tomek nie będzie grał w pierwszym składzie. No, jest to rywalizacja dla innych zawodników. Jeśli Tomek będzie lepszy, to Tomek będzie grał. Wtorkowy trening legioniści rozpoczęli od wykonania kilku obwodów na siłowni. Następnie udali się na boisko boczne, gdzie poświęcili się grze na utrzymanie oraz meczowi na skróconym placu. Grający w niebieskim znaczniku Tomasz Brzyski popisał się kilkoma groźnymi dośrodkowaniami oraz zaliczył efektowne uderzenie, po którym piłka wpadła do bramki Wojciecha Skapy. Wieczorem piłkarze wyruszą na zgrupowanie do Ayanapy. Cele zgrupowania zdradza trener Jan Urban. Cele jak zawsze każdego roku. Pierwszy obóz bardziej z większym akcentem na przygotowanie fizyczne, ale na pewno nie zabraknie piłki w treningach, bo jednak jesteśmy piłkarzami i można to wszystko w jakiś sposób zintegrować. Przygotowanie fizyczne z przygotowaniem techniczno-taktycznym. Także na tym będziemy się przede wszystkim koncentrowali, ale nie zabraknie również pracy nad innymi aspektami, ale główny akcent będzie przygotowanie fizyczne. Zapraszamy do śledzenia relacji z Cypru na stronie legia.com.